Zanim rozwiniemy temat, jak zdobywać followersów na Instagramie w 2022 roku, pragnę tylko zwrócić uwagę na to, że wcale nie potrzeba mieć bardzo licznej społeczności, aby prowadzić udany Instagram biznes, sprzedawać swoje produkty czy nawiązywać współpracę z markami. Wielokrotnie na moim kanale wspominałam o współczynniku zaangażowania, czyli wskaźniku, który pokazuje, jak nasi odbiorcy reagują na publikowane przez nas treści. Możecie go sprawdzić na przykład na stronie Planks, do której link zostawię Wam w opisie poniżej. I to właśnie ten tak zwany engagement rate jest coraz częściej i słusznie brany pod uwagę jako czynnik decydujący na przykład o podjęciu przez firmę współpracy z nami. Być może spotkaliście się już również z teorią tysiąca prawdziwych fanów, która zakłada, że jeżeli istnieje taka liczba osób gotowa kupić od nas, skomentować czy polubić każdy z naszych postów, to w zupełności wystarczy, aby odnieść sukces. Dlatego skupiając się na liczbach, miejmy również z tyłu głowy ich jakość. Cześć, tu Marcelina. Witajcie na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. W dzisiejszym odcinku skupimy się na zdobywaniu jakościowych followersów, czyli nie takich, którzy dadzą Wam follow za follow, tylko tych, co zostaną z Wami na dłużej, ponieważ będą faktycznie zainteresowani tym, co robicie. Nie będziemy jednak rozmawiać o budowaniu ani pogłębianiu relacji z nimi, dlatego ten odcinek w szczególności przyda się osobom, którym zależy na konkretnej liczbie, na przykład 1000 czy 10 tysiącach followersów. Być może chcecie zyskać na wiarygodności, zwiększyć swój prestiż albo po prostu móc pochwalić się znajomym. Jakikolwiek jest Wasz powód, pamiętajcie o tym, że działania skupione na zdobywaniu followersów różnią się od tych skupionych na budowaniu i podtrzymywaniu relacji. Nie mylcie też followersów z klientami, ponieważ jeżeli zależy Wam na sprzedaży, to od followersa do klienta jest jeszcze daleka droga. A jeśli dopiero zaczynacie rozwijać swoje konto na Instagramie, obojętnie czy biznesowe, czy kreatora, i zależy Wam również na czymś więcej niż tylko pozyskiwaniu nowych followersów, to zachęcam Was do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka o poradach dla małych kont, do którego link wstawiam u góry, a także w opisie poniżej. Oraz do filmu o tym, co zrobiłabym inaczej, gdybym zakładała konto dopiero teraz, w tym momencie. Okej, mając już te wszystkie uwagi z głowy, przejdźmy do sposobów na organiczne, czyli bezpłatne, szukanie i zachęcanie odbiorców do zaobserwowania nas. To zadanie polega na wypisaniu sobie 20-30 hashtagów, które idealnie pasują do naszej niszy, i codzienne ich przeglądanie. Nie mogą to być oczywiście przypadkowe hashtagi. Jeżeli na przykład zależy Wam na polskich odbiorcach, to niech w 90% będą to polskie hashtagi. I dalej, weźmy za przykład profil fotograficzny. Załóżmy, że w głównej mierze zajmujecie się fotografią portretową i chcecie, aby Wasze posty inspirowały innych. Wchodzicie zatem w wyszukiwarkę i w miejscu na hasztagi wpisujecie hashtag fotografia. To dość ogólny hashtag, pod którym mogą znajdować się bardzo różne zdjęcia, dlatego trudniej będzie Wam znaleźć konkretnie te portretowe. Ale już wpisując hashtag fotografia portretowa, zauważycie, że trafiliście dokładnie tam, gdzie chcieliście. To jest zatem hashtag, który powinniście sobie zapisać. Zaobserwujcie go sobie najlepiej i codziennie wejdźcie sobie na ostatnio opublikowane pod nim zdjęcia. W tym momencie bowiem chcecie zainteresować sobą osoby, które publikują. A że te posty dopiero co zostały dodane, to oznacza, że twórcy prawdopodobnie są online i mogą monitorować w tym momencie ruch na swoim poście. Poszukajcie postów podobnych do Was. Czasami bowiem twórcy źle dodają hasztagi. No, zdjęcie kotków to raczej nie jest fotografia portretowa. I kiedy traficie na takie, zaangażujcie się. Zostawiając kilka wartościowych komentarzy, zwrócicie na siebie uwagę tych osób. Zostawiając komentarz, możecie od razu napisać, czego oni mogą się spodziewać, wchodząc na Wasz profil. Pisząc na przykład: piękne zdjęcie, w szczególności zwraca na siebie uwagę ten i ten element.
Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z Instagramem. Jeśli masz chwilę czasu i ochotę, zapraszam do siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się swoją opinią pod którymś z moich zdjęć. Po przeczytaniu takiego komentarza większość ludzi do Was zajrzy. Zaufajcie mi. Jeśli macie świetne zdjęcia, to zostaną z Wami na dłużej. I jeszcze taka wskazówka. Szukajcie kont odrobinę większych od Waszych. To na nie możecie właśnie liczyć. To podobny sposób do poprzedniego, ale jeszcze bardziej skuteczny. Tym razem bowiem nie uderzacie do twórców, a do ich odbiorców. A zatem szukacie twórców podobnych do Was tematycznie. Najlepiej, jeżeli są to twórcy z dużą ilością followersów. Możecie ich znaleźć na przykład poprzez hashtagi albo na Explore Page, czyli na tej stronie wyszukiwania. I tam, jeżeli już znajdziecie takiego twórcę, to wchodzicie w jego najnowszy post i patrzycie, kto go skomentował, kto zostawił serduszko. Przeglądając tych odbiorców, pamiętajcie, że nie interesują Was konta prywatne, ponieważ nie będziecie mogli zobaczyć ich treści. Szukacie bowiem teraz aktywnych, publicznych, ale też mniejszych kont od Waszego. Kiedy już znajdziecie potencjalnego followersa, wejdźcie na jego profil, zostawcie kilka serduszek i skomentujcie najnowszy post. Możecie na przykład napisać: "Hej, całkiem przyjemnie tu u Ciebie. Zauważyłam, że interesujesz się fotografią portretową. Ja również. Może w wolnej chwili wpadniesz mnie odwiedzić? Obiecuję, że nie pożałujesz." Oczywiście musicie być pewni spełnienia swojej obietnicy, a jeżeli faktycznie tak się stanie, to zapewniam Was, że szybko zobaczycie rezultaty. Ten sposób potrafi być naprawdę skuteczny, ale to bardzo dużo manualnej pracy. Dlatego w szczególności sprawdzi się przy mniejszych kontach, które mają bardzo małe szanse na to, aby pojawić się na Explore Page, czyli tej stronie wyszukiwania. Kilkakrotnie zdarzyło mi się rozmawiać o wyzwaniach fotograficznych z zagranicznymi twórcami i ku mojemu zaskoczeniu nikt nie wiedział, o co chodzi. Być może jest to pewnego rodzaju fenomen na polskim Instagramie. Sama też nigdy nie spotkałam się z tego typu zabawą u kogoś spoza Polski. A Wy? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Niemniej w Polsce, jeśli chodzi o wyzwania fotograficzne, to naprawdę mamy w czym wybierać. Praktycznie każdego dnia tygodnia jest organizowane tego typu wyzwanie, w którym przeważnie chodzi o to samo. Twórca narzuca pewien temat, do którego odbiorcy muszą się dostosować i mają za zadanie opublikować związany z tym tematem post. Następnie odbiorcy komentują u twórcy, potwierdzając tym samym wzięcie udziału w wyzwaniu, a także zaglądają do innych osób. Chodzi o wzajemne wsparcie i o ile macie dosyć rozbudowany katalog swoich zdjęć, albo umiecie w kreatywny sposób szybko dostosować się do narzuconego tematu, dzięki wyzwaniom łatwo i szybko traficie przed oczy sporego grona osób. Moim zdaniem każdy może skorzystać na takiej zabawie, dlatego szczerze zachęcam Was chociażby do spróbowania. I z tego względu przygotowałam dla Was listę aktualnych wyzwań fotograficznych na polskim Instagramie, którą bezpłatnie możecie pobrać. Link do niej zostawiam w opisie do tego filmu. O narzędziu umożliwiającym twórcom wspólne publikowanie postów mówiłam już w odcinku o nowych funkcjach, które pojawiły się pod koniec roku na Instagramie. Link do niego wrzucam tutaj oraz w opisie poniżej. Od tego czasu udało mi się podjąć taką współpracę, dlatego mogę teraz przedstawić pewne wnioski. I mimo, że współpracowałam z dużo mniejszym od siebie kontem, to i tak zauważyłam delikatny wzrost moich zasięgów. Dlatego jeżeli współpracowałabym na przykład z podobnym albo większym od siebie kontem, to myślę, że te zasięgi mogłyby być proporcjonalnie większe. Mam też porównanie, co się dzieje, kiedy to ja opublikowałam wspólny post, a do czego później miałam wgląd i co się działo, kiedy Karolina opublikowała nasz wspólny post. Przypomnę tylko, że publikując wspólny post, nazwy obu profili pojawią się u góry, ale pierwszy będzie tej osoby, która faktycznie go opublikowała. Co więcej, ten post zobaczy Wasza społeczność, ale także followersi współtwórcy.
a serduszka, komentarze i zasięgi zostaną zsumowane. Zerknijmy sobie zatem w statystyki. Jak się okazuje, w moich ogólnych statystykach nie widzę tego postu opublikowanego przez Karolinę. Mogę jednak zajrzeć do jego statystyk, wchodząc w nie bezpośrednio z poziomu tego posta. Podsumowując, mój średni zasięg wynosi 2700, a dzięki współpracy z Karoliną podskoczył do aż 3300. W przyszłości planuję kolejne współprace, zapewne z różnymi kontami, także będziecie mogli się spodziewać więcej moich wniosków bazujących na moich doświadczeniach. Wiecie, tego typu współprace nie muszą się nawet odbywać na żywo. Ktoś może Wam na przykład pomóc napisać opis do zdjęcia albo przesłać swoje zdjęcie, które Wy dodacie do wspólnej karuzeli. Takie działania są korzystne dla obu stron, dlatego naprawdę warto z nich korzystać. Poszukajcie zatem osób podobnych do Was, które zajmują się podobną tematyką i wyjdźcie z inicjatywą. Zaproponujcie temat, a może nawet mini wywiad, który opublikujecie pod zdjęciem. Im lepszy będzie Wasz pomysł, tym inni twórcy chętniej będą z Wami współpracowali. I śmiało możecie również odezwać się do mnie, jeżeli czujecie, że mamy podobny vibe. Myślę nawet o takich regularnych postach z innymi twórcami. Dlatego zachęcam Was, abyście się do mnie odzywali i bądźcie czujni. To najtrudniejszy sposób, ponieważ wymaga naprawdę sporo pracy, ale przeprowadzony odpowiednio potrafi przynieść spektakularne i szybkie rezultaty. Jeżeli posiadacie własne produkty czy usługi, albo potraficie namówić zewnętrzne marki do współpracy, to możecie zacząć organizować na swoim profilu regularne konkursy, których celem będzie zwiększenie Waszej rozpoznawalności oraz przyciągnięcie nowych obserwujących. Organizując taki konkurs, jednym z warunków wygranej musi być to, że uczestnik zaobserwuje Wasz profil i najlepiej, jeżeli jeszcze podzieli się nim na swoich stories. Jeżeli zaoferujecie fajną nagrodę, możecie być pewni, że ludzie z chęcią wezmą w nim udział. I to wcale nie musi być nagroda fizyczna. Równie dobrze sprawdzi się tutaj jakiegoś typu usługa. Może potraficie przeprowadzić komuś audyt Instagrama, albo zaoferujecie konsultację w sprawie diety. Być może świetnie edytujecie rolki, tworzycie grafiki na stories czy presety. Cokolwiek, co pasuje do Waszego profilu i co będzie w zgodzie z tym, czego chcą Wasi już istniejący odbiorcy, ponieważ to oni jako pierwsi zobaczą Wasz konkursowy post i wezmą w nim udział, jeżeli ich on zainteresuje, przekażą informację o nim dalej. Pamiętajcie tylko, że losowanie zwycięzcy jest w Polsce niedopuszczalne ze względów prawnych, dlatego musicie go wybrać ze względu na jakość wykonanego zadania. Najlepiej i najprościej chyba, jeżeli jest to kreatywna odpowiedź na proste pytanie, na przykład napisz, dlaczego to właśnie Ciebie powinnam wybrać, albo daj znać, dlaczego Ty powinieneś zostać zwycięzcą. Każdy konkurs powinien również posiadać swój regulamin, do którego wgląd będą mieli uczestnicy. Ja zazwyczaj wrzucam link albo na stories, albo w swoim bio na czas trwania konkursu. Po więcej informacji na temat organizowania konkursów na Instagramie odsyłam Was do artykułu na blogu Wild Rocks, do którego link zostawię w opisie, z którego sama korzystałam, kiedy organizowałam u siebie konkursy. W dodatku możecie tam pobrać darmowy wzór regulaminu, który jest świetnym ułatwieniem. Ola, czyli autorka artykułu, odradza wprawdzie stawianie w konkursie warunku, że uczestnik musi nas zaobserwować, ponieważ wiąże się to z ryzykiem, że po zakończeniu konkursu po prostu przestanie to robić. Ale moim zdaniem, jeżeli przeprowadzamy konkurs regularnie i całe nasze konto oferuje produkty czy usługi podobne do wygranej, to ryzyko znacząco maleje. Swojego czasu przeprowadzałam regularnie konkurs, w którym do wygrania był spersonalizowany preset, tworzony specjalnie dla zwycięzcy. Dzięki niemu przybyło na mój profil całkiem sporo nowych obserwujących, którzy mimo iż nie udało im się wygrać, zdecydowali się zostać na moim koncie ze względu na to,
jakie zdjęcia tworzę, jakie edytuję i jakie posty publikuję. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Pierwszy w tym roku, dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górze i zasubskrybujecie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, po więcej tego typu treści. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.